Cześć, mówię Ania, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie i będę tutaj jak zawsze ostatnio robić kolejne strony w moim planerze. Jest to trzecia tygodniówka przedostatnia kwietniowa i względem chyba poprzednich nie będzie dużych zaskoczeń. Trochę się pobawię datorem, już widać, że jest tutaj rozrysowany tym razem przy pomocy kreski, żeby mi się tam łatwiej go równie wycinało. Wrócę do papierowej koronki, którą, jak pamiętacie, z jeszcze poprzedniego filmu, miałam już drugą wyciętą na zasadzie, natomiast użyłam wtedy koronkowej w kolejnym tygodniu, tam mi została, ale tym razem, żeby ona tak trochę mi nie ginęła, to ją trochę potuszuję, mam nadzieję, że nie pokaleczę ją jakoś straszliwie. I od tego chyba zacznę, potem będę wycinać Dutch Dora, teraz szukam szczotki do tuszowania. Nie będzie ona równiutko tak potuszowana, bo to nawet nie do końca o to chodzi, żeby ona była taka równa, ale żeby po prostu troszkę nam nie ginęła na tle. No właśnie, tego się obawiałam, że coś zrobię, bo to jest jednak miękki papier, taki zwykły drukarkowy. Potuszuję też z drugiej strony. A potem będę wycinać, wypisywać, no i tak dalej. Jak już mówiłam poprzednio, specjalnych zaskoczeń chyba do końca tego planera, czyli pewno do połowy roku nie będzie, czyli jeszcze maj będzie w klimatach podobnych, bo tak jakoś cały czas mi pasują te takie hiszpańsko-iberyjsko-latynowskie klimaty. Mam papiery, papierów tu mam całkiem sporo, ponieważ po niektóre kolekcje kupiłam sobie nawet dwukrotnie, na dwóch egzemplarzach mam, bo mi się tak podobały. I teraz tnę. Więc papierów mi nie brakuje i dlatego na pewno je będę chciała wykorzystywać. Teraz już się zastanawiam, jaki planer wziąć na drugą połowę roku, jaki kolor, chodzi mi o okładkę planera, bo pewno będzie to planer pełen czasu nadal z bardzo prostej przyczyny. Po prostu mam ich całkiem fajny zapas. Polując przy okazji tam różnych promocji, nie promocji, zrobiłam sobie zapas. Więc na razie właśnie dlatego nie będę kupować żadnych zeszytów. Choćby były najpiękniejsze. Będę twarda i nic nie kupię. Dopóki nie zużyję tego, co mam. Ciekawe, jak długo wytrzymam w tym postanowieniu. Powiem tak, widać, że muszę naostrzyć dziurkacz, bo jak potuszowałam, to widać, że jest no nie za ładnie powycinane. Właśnie muszę się za ten dziurkacz wciąć, trochę go folią aluminiową właśnie poostrzyć. Zobaczymy, na ile to dobrze działa, bo ogólnie już ostrzyłam dziurkacze folią aluminiową. Czyli po prostu się dziurkuję folię aluminiową i to ogólnie działa. Też takie brzydkie rzeczy są tu uszyte. Troszkę podocinać. O. Więc tak. Tak patrzę. Nie będę teraz zaokrąglać tych kawałków papieru. Znaczy tak tutaj po prostu zostawię równą koronkę, bo mi się nie bardzo podobało takie to zaokrąglenie. Takie ono nie było efektowne. Podłożę sobie. To przykleję na klej, ale pewno dam jeszcze taki akcent z taśmy washi. Będę teraz przeklejać, proszę, mi się nagrywa. Takie razy drzwi, żeby w miarę to tak równo było. Przesunę, żeby, jak pamiętam, to przesuwam, żeby wszystko robić w kadrze. Wiadomo, różnie to z tym bywa u mnie. Już się tak powoli zastanawiam, co fajnego w kwestii formalnej zrobię w maju.
kwestii formalnej, ponieważ jak powiedziałam, nie będę tutaj eksperymentować z, znaczy nie będę, nowych motywów graficznych nie będzie, będę wykorzystywać to, co mam. Pytanie, czy tutaj nie obcinam. Nie będę w ogóle, znaczy nic nowego, jeżeli chodzi o stronę graficzną nie będzie, natomiast może coś innego zrobię, jakiś inny dator niż w tym miesiącu. Coś pomiędzy takim a dadżdorem, jak był w marcu, czyli takim, jak to wyjaśnić, na cały miesiąc od razu. Ale bez obawy, już pamiętam, że wtedy nie zostawiać weekendów bez filmu. Będę prawdopodobnie jakieś strony takie jak z tą kotami robiła. Mam nadzieję, że będzie z czego. Poza tym, bo tak czuję, że się zasiedziałam za długo w jednym miejscu. Podróże to jednak bakcyl. Łatwo się tym zarazić. Dobra. Ale teraz, żeby tak. Więc to już jest. Już będzie ona taka bardziej widoczna. Co prawda tu miałam mieć listę rzeczy do zrobienia właśnie tutaj. I ona, wiadomo, nie będzie cała widoczna, ale damy radę. A nie, mam ją tutaj. To w następnym tygodniu, który mam już rozrysowany. Tam będzie. Nieważne. Pogubiłam się już. Zaczęłam już w myślach robić następny tydzień. Dobra. Markę. Najpierw sobie wezmę. Wypisuję, więc szukam odpowiedniej grubości pisaka. 0,1 to nie. To jest który? 0,5 od 1 może być. Aczkolwiek tutaj zrobię tak. I tu go sobie pokoloruję. No i teraz powypisuję dni tygodnia i porobię sobie rameczki. To jest akurat tytuł piosenki. Sam raz na piątek, czyli w końcu jest piątek. Trochę mi się udzieliło marudzenie moich chłopaków, że byle do piątku i fuj poniedziałek. No ale zdarza się. Niepokoi mnie, że u nich się pojawiło to już w tak młodym wieku. Oczywiście potem będę to wycierać, jak nie zapomnę. Z reguły to jest tak, że owszem, sobie to wycieram, ale najpierw robię zdjęcia. Więc kolejne zupełnie powiedziałabym do niczego. Dobra. Więc jak widać, już rzeczy podstawowe są. Teraz jeszcze szukam mojego markera czarnego do mojego, pożal się Boże, letteringu. Jak go nie znajdę, to będę musiała czymś innym to napisać. A potem przejdę do ozdobienia. Dobra, będzie czerwony.
następnie jest wypisane. Teraz chciałabym zrobić opisać zakres dat. Też by mi się coś czarnego przydało. No i właśnie ten, który chciałam użyć, ale nie widzę go nigdzie. No. Diabeł ogonem na tym normalnie. To jest żółty, to niekoniecznie. Ładny kolor. Znaczy, znów kolor z gatunku taki, które niby lubię, ale nie lubię. Dobra. Więc chyba muszę po prostu wypisać to cienkopisem. Znajdę możliwie najgrubsze, żeby było widać. A może ten? Złoty? Zobaczymy, jak będzie go widać. Czemu nie? W sumie ten złoty jest całkiem fajny. Przesunę. I jest dobrze. Teraz tutaj jak zawsze będą linijki. Bo tu się sprawdzają, a przy okazji wyglądają bardzo efektownie. Zostawiam, jak widać, sporo miejsca. To nie zmienia faktu, że znaczy, no mam co robić, natomiast to są takie rzeczy, powiedziałabym, dość ciągłe. No i dobra, teraz co można zrobić? Można coś potuszować. Jeszcze. Dobra, nie wychodzę z kadru, nie wychodzę z kadru. Tu jest szczotka. No i zawsze trochę takich fajnych zawijasów. To miła rzecz. Ja akurat tego typu element, motywy bardzo lubię. Co pewno widać na załączonym obrazku. Bo jakieś inne maski mi zupełnie... A mam sporą kolekcję, żeby nie było. Z czasów, kiedy się bawiłam w Mixmedia. Może kiedyś to tylko znowu wrócę, ale na razie jakoś... Na razie jakoś nie. Co ja chciałam? Tutaj mam ładną grafikę z kolekcji Casa Granada. Ja już ją sobie wycięłam i odłożyłam, abym się nie zgubiła. Proszę bardzo, taka jest. Więc sobie chcę... tutaj zrobić tak, aby nie zasłonić sobie tego maskowania. Będziemy ozdabiać, patrzeć, co tam jeszcze można dodać i zobaczymy. No i coś już jest. Tutaj, jak wiadomo, jest, to już sobie przykleję, bo tu nie mam się co zastanawiać. To będzie w tym miejscu i już. Więc tutaj będziemy, tutaj nie ma co. Tylko żeby nie przykleić odwrotnie. Kwestii takiej ciekawostkowej. Casa Granada to od razu jest, daje, przywodzi na myśl Andaluzję i jestem po części w bardzo śmiesznych klimatach muzycznych andaluzyjsko-celtyckich, ponieważ trafiłam na bardzo ciekawy zespół hiszpański, Saurom się nazywa. Jest to zespół z Andaluzji. Natomiast gra muzykę, którą trudno zaszufladkować, bo są bardzo tacy, powiedziałabym, bardzo różnorodni, ale mają ogromne wpływy właśnie celtyckie, co jest też dla mnie bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. I muszę powiedzieć, że zestawienie takiego temperamentu południowego z muzyką celtycką, no, brzmi fantastycznie. Więc jeżeli
lubicie takie ciekawe spojrzenie zupełnie na taki miks kulturowy, można powiedzieć, to bardzo polecam, bo ogromna radość życia, bo tak, dla hiszpańskojęzycznych też fajne teksty. Ja już na tyle tam się ogarniam w tym języku, że dużo rozumiem. Czasami oczywiście sobie muszę coś sprawdzić, no ale wiadomo jak to jest. Nie wszystkie słowa jeszcze znam. Zważywszy na to, że hiszpański, jeśli chodzi o ile słów jest, powiedziałabym mocno, jest to bogaty język. Teraz pytanie, jak to mieścić tutaj. Za szerokie jest. Może na następnym, bo tak sobie radośnie wycięłam, nie przymierzając. Więc piosenka właśnie Por fin es viernes również jest tegoż to zespołu. Bardzo mnie nastraja optymistycznie nawet w inne dni tygodnia, można powiedzieć, ponieważ jest taka fajna, żywiołowa. Przeszukuję sobie, co ja tu mam ciekawego, co mogę sobie użyć do ozdobienia moich chyba to dam w tą stronę. Różami. Gdzie mam to pudełko? Taka nieprzygotowana jestem. Nie mam mojego pudełka z różami. Nie. Gdzie się przestawiłam? No jakże to? No, oburzające. Nie mam mojego pudełka z naklejkami. Gdzieś tutaj mi zniknęło. Bo tak tutaj bym może chciałam powiedzieć, wygląda w kadrze, że jest porządek. Co też jest z określeniem nieco na wyrost. Natomiast biurko mam zasypane rzeczami. I wszystkie te rzeczy oczywiście są niezbędnie konieczne bez przerwy. I nie mogą zupełnie znaleźć swojego miejsca. Patrzę, czy tutaj gdzieś z boku nie ma, ale nie mam moich róż. Kryształy. No tu. Chyba będę musiała się... O, tu mam wykrojniki, które też teoretycznie mają swoje miejsce, ale i tak... Te najczęściej używane mam pod ręką. Mam. To myślę, że tutaj da ładny efekt, albo to. Chyba nawet to. Więc jeżeli macie ochotę na bardzo radosną, energetyczną muzykę, to Sauroma bardzo polecam. Ma mocne akcenty metalowe, jeżeli ostrzegam lojalnie, ale no, dla mnie to jest akurat zaleta. Patrzę, co jeszcze mogę tutaj ostopić, bo mam jakieś takie szczątki.
to całkiem fajnie. Dajemy. No i miejsce na zapiski jest. Tutaj jeszcze by się przydało coś. I tak się zastanawiam, że chyba dam tutaj którąś z tych takich vintage'owych pań. One nie są do końca w klimacie, ale... No w sumie fajnie się prezentują. One ładne są. A to będzie mi się tutaj... Mam nadzieję, że ten klej nie będzie mi tutaj kleił niewłaściwych rzeczy do siebie. Jak prawdziwy szkodnik sobie tutaj weszłam w szkodę, czyli takie nalepki powsadzałam do pudełka z naklejkami, a że one czasami leżą odwrotnie, do góry nogami, że tak się wyrażę, no to jest... zmyłka. I co my tu jeszcze mamy? Długopisy stąd wyciągamy. Już mi się te takie duże, piękne róże kończą. I się zastanawiam, czy mi starczy tych naklejek do końca planera, czy też niekoniecznie, no ale będę patrzeć i się zastanawiać. Chyba tak będzie. I to chyba będzie mniej więcej na tyle. Nie wiem, czy... A nie, w tą stronę bardzo dobrze. Chodzi na to, że nasz... tygodniówka kolejna jest skończona. Prezentuje się w taki sposób. Tu miejsce na jakieś zapiski i inne takie rzeczy. Taka teraz jest, mam wrażenie, jaśniejsza, spokojniejsza, ale tu może coś patrzę jeszcze z naklejek gratisowy, który kiedyś tam dostałam, ale na razie nie. Kiedy indziej. Wychodzi na to, że to już. No. Może jeszcze co prawda miałam coś takiego. To też jest z kasy granady, bo takie mi zostawały kawałki. Ale nie. Tutaj już po pierwsze nie wygląda to dobrze, a po drugie miejsca na zapiski już nie ma. Więc to może niekoniecznie. Jakoś taka blacha do ciasta. Nie, to już będę. Już tutaj nie przesadzajmy. Jednak miejsce do zapisków jest potrzebne i tak już zostanie. Znaczy tak, nie jest to najładniejsza chyba tygodniówka, która mi wyszła. Jakaś taka jest, nie wiem, jestem z niej umiarkowanie zadowolony, no ale to jest tylko tydzień. Może następna będzie podobać mi się bardziej. Zobaczymy. Ja już będę teraz już kończyć, jak widać. Zrobione. Nawet jak mi się nie bardzo podoba, służyć będzie tydzień i nie dłużej. Potem ewentualnie do zaglądania i patrzenia. No, ale nie ma co się tutaj specjalnie nad nią zastanawiać. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę, za wszystkie przemiłe komentarze pod poprzednimi filmami i słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, pa!